Witam Państwa. Dzisiaj mamy kolejny film. Dzisiaj przyjrzymy się jednej z klątw. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że to nie jest żadna klątwa, ponieważ osoba, która wypowiedziała, nie miała jakiejś mocy religijnej. O, tak można powiedzieć. Ale jednak, jak prześledzimy historię tej klątwy, jak ona się realizowała, to nabierzemy zupełnie innego poglądu. No i teraz musimy się wrócić do roku 1814. Na Kongresie Wiedeńskim, po nieudanej w ogóle kampanii Napoleona, po klęsce Napoleona w Rosji i w ogóle po całkowitej klęsce, nawet tam pod Waterloo, na Kongresie Wiedeńskim przepychano, czyli Rothschildowie przepychali utworzenie idei rządu światowego. Czyli to było pierwsze NWO, coś w tym stylu. Ale to już widzimy Kongres Wiedeński 1814. No i car Aleksander I uciął tę ideę i po prostu wybił z głowy, całkowicie zlikwidował to i po prostu, bo się z tym nie zgadzał. Całkowicie zlikwidował ideę tego rządu światowego, ale kto przepychał ten rząd światowy? To przepychał nikt inny jak Nathan Meyer Rothschild. Oczywiście to hybryda typu żydowskiego i ona praktycznie była tylko klawiszem. Kogo? Diabła. Skąd my to wiemy? Słuchaj, okazuje się, że nie jest to wielką tajemnicą, że diabeł przychodził do pałacu Rothschildów na obiady, kolacje albo kiedy chciał. Materializował się i nawet go uwieczniono w jednym z obrazów, który wisi w pałacu Rothschildów. No i teraz pytanie, dlaczego rzucono klątwę diabła, czyli diabeł rzucił klątwę na Rosję, na ród Romanowych. Ta klątwa miała dotyczyć wybicia, zniszczenia całej dynastii Romanowych do ostatniego potomka. Tak, ta klątwa miała właśnie dotyczyć. Ale żeby ta klątwa mogła się jakoś tam zrealizować, to trzeba było po drodze robić różne ruchy. Otóż jeżeli jak diabeł materializował się w pałacu Rothschildów na obiedzie, służba nie mogła przychodzić w trakcie, wchodzić do pomieszczenia, w trakcie posiłku, wydawał instrukcję. Macie kasy, kasę, ogrom kasy, jesteście czubkiem piramidy bankowej, światowej piramidy bankowej, prawie światowej, no to do roboty. No i to było pilnowane. Ta klątwa za to, że odmówiono, storpedowano skutecznie rząd światowy w 1814 roku, tą całą ideę, trzeba było po prostu carów ukarać, ukarać śmiercią. No i teraz musimy przejść do historii. Od tego czasu Rosja była carów, była atakowana. Ona była na swój sposób niszczona. Zawsze powstawały niepokoje społeczne i tak dalej. Chociażby tutaj, wejdziemy tutaj na polskie podwórko, mamy powstanie listopadowe. Później mamy powstanie styczniowe. To wszystko za Rothschildowskie pieniądze się działo. I tutaj praktycznie koszty nie miały znaczenia, bo dla piramidy bankowej Rothschildów na całym świecie, czy to w Indiach, czy też powiedzmy w Chinach dynastia Li, w Chinach to jest dynastia bankowa też Rothschildów, nazywa się Sassoon. O, to wszystko to był pikuś, jakieś tam powstanie, jakieś pieniądze tego, to nie ma znaczenia. Nawet rozpętanie I wojny światowej to był też pikuć. Mamy rewolucję bolszewicką. Bolszewicką. Hybryd bolszewickich. Może tak. Hybryd. To w sumie to nie jest tak, powiedzmy, to się tak nazywa bolszewicko. To jest dobra, to jest zła nazwa. Ja wam powiem dokładnie. Taki pan Rafał Gawroński to ma na to takie, taki polski patriota. On ma na to bardzo dobre określenie. Judeo-sataniści. Czyli ta
rewolucja bolszewicka też miała właśnie doprowadzić do realizacji tej klątwy. Wcześniej mamy w 1881 roku zabójstwo cara Aleksandra II, reformatora, który chciał zrobić z Rosji potęgę gospodarczą, ale go zabito w tym momencie, kiedy jechał do pałacu podpisywać wszystkie ustawy. No, a więc cały czas nad Rosją panowała ta klątwa, która była zapowiedzią zemsty samego diabła. I później on z pomocą Rothschildów po prostu pisał swoją historię i ją bardzo dobrze znamy. Po drodze jeszcze mamy też ważny szczegół. Mamy w połowie XIX wieku wojny krymskie, tak one się nazywały. Czyli Wielka Brytania walczyła z Rosją, proszę bardzo. Gdzie Wielka Brytania, gdzie Rosjanie jednak walczyli na Krymie. Utrzymywali tam flotę i tak dalej. A więc po prostu zobaczmy, jak ta klątwa była realizowana. Dla przykładu, jeżeli chodzi o rewolucję bolszewicką, o rewolucję judeo-satanistów typu bolszewickiego, no to możemy tutaj powiedzieć, że według oficjalnych takich danych kosztowało to 22 miliony dolarów. To jest pryszcz, to wam powiem. Co było jeszcze wcześniej, oprócz tej rewolucji, ona 22 miliony dolarów kosztowała. Nie, ona mogła kosztować 100 milionów dolarów, to nie miało znaczenia dla piramidy bankowej Rothschilda. No, nie ma w ogóle. Zresztą on był głównym beneficjentem po prostu finansowym właśnie tej rewolucji. Ale co się działo jeszcze wcześniej? To już mamy pierwszą wojnę światową, mamy rewolucję październikową. Co jeszcze mamy? Rewolucję 1905 roku. To mamy. Tak jest. A więc cały czas były niepokoje społeczne. Było po prostu nakłanianie Rosji do wojny na Dalekim Wschodzie z Japonią. A więc cały czas po prostu ta klątwa jakby trzymała się nad nimi. Ta klątwa była realizowana na różnych kierunkach. Nawet musimy tutaj też powędrować do Tesli. Taki słynny wynalazca Tesla. Nie? Znamy go. Co on robi? On też był wpięty w tą wojnę, w tą klątwę. Czym on się zajmował? On się sprzeniewierzył wojsku i te wszystkie wynalazki, które dostał od mojego Ojca Niebieskiego, on te wszystkie wynalazki, które dostał praktycznie w gotowce od Ojca, miał dać ludzkości. A jak to wykorzystał? Skumał się z wojskiem i wypuszczał kulę nad Moskwę i Sankt Petersburg w 1908 roku. Kulę energii, które miały przestraszyć carów, żeby carowie się przestraszyli, że jakby miałyby im zapowiedzieć złe czasy. Jest bardzo ważne, z czego nam się w kolejnych odcinkach to wszystko przyda. A więc też tutaj w tą, powiedzmy, grę tak samo został wprzęgnięty. A więc widzimy, że ta klątwa po prostu cały czas funkcjonowała. Ona była realizowana. Tutaj Rothschildowie nie szczędzili żadnych pieniędzy, bo mieli ich praktycznie multum, prawie cały świat. Ale nie mieli rosyjskiego banku centralnego. No dobra. Ale trzeba było carów usunąć, nie? No to wtedy można przejąć ten bank. To wtedy byłby, no, jakby panowanie nad światem. Ale dobra. To jeszcze, powiedzmy, daleko do tego. Mamy tutaj Teslę. Mamy likwidację Sara. A więc teraz, dlaczego w ogóle takie wprowadzenie jest bardzo długie? Ponieważ musimy zastanowić, czy była jeszcze kiedykolwiek klątwa, która skutkowała morderstwami. Oczywiście. Chodzi o to, w ogóle cały ten tutaj jakby tutaj meritum sprawy, chodziło o to, czy carowie musieli zginąć, czy też nie. Otóż z punktu widzenia religijnego, czyli kultu diabła, oni musieli zginąć. I carowie, przynajmniej rodzina carska, część rodziny carskiej została wybita w mordzie rytualnym. No i teraz pytanie, czy mamy jakiś odpowiednik w historii, gdzie po prostu dokonano mordu rytualnego ku czci diabła. Bo to jest akt religijny. Oczywiście ten mord rytualny został pięknie opisany na ruskim necie. Są odpowiednie filmy, jak to wszystko wyglądało i jest to dość bogata dokumentacja. Carowie musieli z tego punktu widzenia zginąć. Nie mogli przeżyć. Klątwa była po prostu
bardzo dobrze pilnowana przez samego diabła i hybrydy rotszyldowskie. Ale to jeszcze nie koniec. Czy mamy właśnie drugi przykład? No i mamy oczywiście jak najbardziej drugi przykład. Mamy słynny Katyń. Katyń to nic innego jak produkt też klątwy hybryd żydowskich, polegający na wybiciu wszystkich oficerów, którzy brali udział w wojnie bolszewickiej. Co to znaczy wojna bolszewicka? Tak ją znamy. Był to atak Armii Czerwonej, dowodzonej przez byłego oficera carskiego Tuchaczewskiego na Warszawę. Ta wojna się skończyła klęską Armii Radzieckiej, świeżo utworzonej, bo to nie był problem techniczny. Nawet można było przy okazji tej wojny zdusić całą rewolucję październikową. Bez problemu. Polscy generałowie, cała kadra oficerska, wyszkolona przez zaborców i wyszkolona praktycznie na I wojnie światowej, bez problemu sobie poradziła z armią Tuchaczewskiego. Mało tego, gdyby hybryda Piłsudski nie dogadał się z Leninem o zatrzymaniu ofensywy, która miała zamknąć pierścień okrążenia i zniszczenia Armii Czerwonej, nie wiadomo jaka byłaby teraz historia. Ale oni się dogadali, dwie hybrydy się dogadały i po problemie. I dlatego po prostu, kiedy skończył się problem wojna z Polską, powiedzmy skończyła się ta impreza pod nazwą wojna bolszewicka, no to przerzucili wojska Armii Czerwonej pokonanej na front z walki z Denikinem, Wranglem i innymi białogwardzistami. Ale dlaczego trzeba było ich wybić? Co oni tak zrobili przez to, że oni zwyciężyli Armię Czerwoną? Otóż według niektórych dezinformatorów, bo tak to można nazwać, to są tak zwani zawracacie głowy, po prostu powodują, po prostu dużo mówią w necie, po to, żeby ludzie nie myśleli, no to w Berlinie jakaś loża masońska powiedziała, że ma powstać Międzymorze, czyli państwo Izrael, które miało być na gruzach państwa polskiego, które miało być zajęte przez Armię Czerwoną i w ten sposób państwo, które miałoby wtedy około, które się składało z Polski przedrozbiorowej i Ukrainy, miałoby wtedy około 1 000 000 km². To było potężne państwo i to miało być właśnie ten kraj i to wtedy miał powstać nowy Izrael. To państwo miało zostać i tak samo jak Aleksander I uciął z neopotędzy rządu światowego, to tak samo polscy oficerowie ucięli z neopotędzy powstania nowego Izraela. Żydzi na całym świecie musieli czekać 20 lat z hakiem, żeby powstało państwo na terenach dzisiejszej Palestyny, gdzie praktycznie to jest bez Boga z naturalną w kupa piachu i kamieni, w które trzeba pompować niezłą kasę. Dla Rothschildów to jest oczywiście też pikuś, ale to jest taki odpowiednik jak Kuba dla Związku Radzieckiego, która kosztowała dziennie w latach 80. za moich czasów, jak byłem w Moskwie, 12 milionów dolarów. O, to tak. A tutaj po prostu, tutaj powiedzmy są oczywiście większe niebotyczne kwoty, żeby to państwo funkcjonowało. I to muszą być ciągle zastrzyki z zewnątrz, żeby na tej kupie piachu i kamieni to funkcjonowało. Ale co im się marzyło, i słuchajcie, to nie to, że jakaś jedna loża z Berlina powiedzmy to powiedziała, że oni chcą mieć Międzymorze. Oni byli za głupi na ten numer. Oni byli też klawiszami diabła, bo to sam diabeł po prostu tak pisał historię, żeby Izrael powstał na ziemiach polskich. On tutaj miał powstać Izrael. Nigdzie indziej. I to był zamysł diabła od samego początku i tak było właśnie robione, żeby pierw zaborcy rozwalili Polskę, zabrali Polskę. Później trzeba było w I wojnie światowej zaborców zlikwidować wszystkich i po to, żeby miał być na koniec powstał nowy Izrael. Żeby można było przynajmniej
żeby przynajmniej Biblię można było zalegalizować. Wiecie dlaczego? Bo dzisiaj z treścią Biblii nie można zalegalizować Izraela w Palestynie. Nie da rady. To jest to technicznie niemożliwe. Już parę lat temu się tym zajmowałem z kolegami i Państwu w opisie dam odpowiednie linki, żeby Państwo sobie poczytali, co tak naprawdę mówi Stary Testament. Niech będzie nawet ta wersja hebrajska. Na Septuagincie żeśmy się też po prostu na tym oparli, żeby właśnie tą kwestię wyjaśnić. Po prostu z Biblią nie udowodnisz w życiu, nigdy w życiu, że państwo, starożytne państwo izraelskie było w Palestynie. O. Ale jeżeli miałoby być tutaj Międzymorze tak potężne, to jest prawie 1 000 000 km², to żaden problem. To można później odwrócić historię i później udowadnić, że tutaj był zawsze Izrael. No bo taka była prawda. Izrael, to co pisał Izrael, to jest tylko dlatego, że tak naprawdę jest tam napisane, ale nie takie, że to było. To, co tam piszesz, to jest Izrael, że to każdy myśli, że to jest Palestyna, tylko wysiłkiem propagandowym. Nie jest produktem wysiłku dowodowego i historycznego. O, zacznijmy od tego. Tutaj miało być. Tu Międzymorze, tu w Polsce, to był właśnie starożytne to, co tam napisane jest w Izrael. Tylko to nie był Izrael. To byli Polacy. Dlatego to, co mówią, że Żydzi tutaj, że Żydzi mieszkali w krainie mlekiem i miodem płynącej, ten werset, to właśnie też Państwu dam odpowiedni link, do kolega tutaj zrobił artykuł, też Wam właśnie tam tutaj, żebyś Państwo tutaj przeczytali. Kraina mlekiem, miodem płynąca to jest Polska, to jest Euroazja, tu mieszkali Polacy. A więc to dotyczy tej szerokości geograficznej, nie tamtej w Palestynie. Tam jest tylko kupa piachu i kamieni, którą trzeba pompować niezłą kasę, żeby to funkcjonowało. A więc Międzymorze miało być tutaj. Tu miało być państwo Izrael. To nowoczesne, to nowożytne. Tu miało być. Ale niestety polscy oficerowie ucięli snę o potędze. W zamian za to zostali wymordowani w Katyniu przez hybrydy żydowskie. Ale teraz to nie koniec. Zemsta jest też bardzo, powiedzmy, zaawansowana. Byli jeszcze żołnierze. Byli jeszcze żołnierze, którym nadawano ziemi na wschodzie, właśnie na Wołyniu. Ja mieszkam w takiej wsi, gdzie tu pełno mam wołyniaków, właśnie tych, których przesiedlono z tamtych czasów, po rzezi wołyńskiej. A więc, żeby po prostu ukarać jeszcze zwykłych żołnierzy, członków, którzy walczyli w obronie ojczyzny, i otrzymywali ziemię za to na Wołyniu, to trzeba było na nich nasłać hybrydy ukraińskie. Jedne hybrydy z NKWD zorganizowały taką właśnie tę rzezię i w ten sposób zemsta za wojnę bolszewicką właśnie tak się zrealizowała. W Katyniu, gdzie był mord rytualny. A tutaj już powiedzmy co do Wołynia, to już tam nie ma co nawet rozmawiać, co tam się wyprawiało po prostu z Polakami. To właśnie z tymi żołnierzami, którzy otrzymywali ziemię po wojnie bolszewickiej. To trzeba by ich też przetrzebić. A więc tu widzimy, że hybrydy żydowskie pilnowały klątwy jak nigdy. To była też rodzaj klątwy, to była klątwa samego diabła. Bo diabeł chciał mieć właśnie tutaj państwo żydowskie. A co im zostało? Została tylko taka legenda. Rabin mówi, że tutaj Bóg zrzucił kartkę. No jaki Bóg? Elohim, czyli diabeł i demony, rzucił kartkę z napisem Polin, miejsce odpoczynku. I tak miało być. Miało być, ale niestety tak się nie stało i się już nigdy nie stanie. Jeżeli chodzi o samego diabła, to on już jest nieszkodliwy, on jest zamknięty w klatce. No, słuchajcie, no, nie pytajcie mnie, skąd ja to wiem. Słuchajcie, owszem, wiecie co, ja wam powiem, że samo powiedzenie co, po co, dlaczego nie zamknięty w klatce, to jest jakby następny temat, ale przy okazji tych filmów, które tutaj wypłyną, bo ja Państwu tylko mówię tutaj część tej kwestii, to jeszcze powiem, tak, o tym, co się właśnie działo na początku stycznia, nie? To Wam opowiem. No i opowiem właśnie, dlaczego diabeł wywędrował w klatce. Tak, dlatego już nie ma tego ducha, tego świata. System jest jak... System stoi jeszcze, jakoś tam leży, coś tego, z przestrzelonymi kolanami. On jeszcze funkcjonuje i tylko dlatego funkcjonuje, powiem Państwu, żeby jacyś wariaci nie latali, powiedzmy, durnie z kałaszami po ulicach, żeby nie strzelali do ludzi, żeby nie było bezpośredniego zagrożenia dla ludzi, żeby nie było przelewu krwi, bo tego przelewu krwi już było
bardzo, bardzo dużo w historii. A więc Ojciec Niebiański, on właśnie robi takie niewielkie zmiany, takie po prostu, owszem, one są zauważalne. Robi zmiany, dużo robi, ale po prostu za jakiś czas będziemy widzieć już je dość drastycznie, o może tak, bardzo zauważalnie. Na razie to są powolne, to są po prostu bardzo umiejętne kroki. O, może w ten sposób, tak powiem. No, i a więc po prostu mamy jedną sprawę, czyli tutaj tak, jakby tutaj cofnijmy się, żeby to wszystko jakby podsumować. To mamy jedną rzecz tak. Proszę bardzo. Klątwa rzucona na kongresie wiedeńskim, że ród carów ma być wybity. No i oficjalnie jest wybity. Został wybity w Jekaterynburgu, powiedzmy, ostatni potomek. No tam pisze do ostatniego potomka, że to nie był żaden ostatni potomek, ale przynajmniej jakaś część z tej klątwy się zrealizowała. O, to mamy to. Natomiast tutaj odpowiednik mamy w Katyniu. Wojna bolszewicka ucięła snę o potędze o wielkim Izraelu w krainie mlekiem i miodem płynącej. I to już jest w Biblii. A więc Biblią nie można zalegalizować. To jest technicznie niemożliwe. Izraela w Palestynie. Natomiast Izrael tu na ziemiach polskich to by był zalegalizowany samą Biblią. I teraz ci wszyscy Izraelici, którzy tam Izrael to tego, co tam pisze i tak dalej, bo tylko tam pisze, to są Polacy. Wzięto po prostu Wedy, polskie Wedy, pomielono to, ponapisano, podyktowały demony, diabeł i demony podyktowały, zrobili Biblię z Izraelem, powiedzmy słynnym Izraelem. No i to tak to wyglądało po prostu. To jeszcze na temat Biblii będziemy też mówić, bo też oddzielny odcinek też zrobię. Właśnie dlaczego carowie podpadli. Oni nie tylko podpadli na kongresie wiedeńskim, oni podpadli wcześniej, bo nie udała się próba zjudaizowania prawosławia, ale to jest oddzielny temat. Ja tutaj Państwu tylko tak dla przypomnienia właśnie chcę powiedzieć, że te najważniejsze rzeczy. A więc klątwa i realizacja, tak? I tutaj mamy, czyli ucięcie idei rządu światowego w 1814 i ucięcie idei Międzymorza Wielkiego, ucięcie praktycznie nowoczesnego państwa Izrael na ziemiach Polski i Ukrainy. Ucięła wojna bolszewicka i za nią trzeba było, hybrydy żydowskie ukarały poprzez Katyń i Wołyń, proszę bardzo, Polaków, za to, że bronili swojej ojczyzny. Czyli widzimy, jaki to jest układ sił i jakie były początki. Już nawet też muszę tutaj taką rzecz powiedzieć, to jest ciekawostka, też się dowiedziałem. Otóż, kiedy robiono ekshumację zwłok w Katyniu w latach 90., wyciągnięto 7 kilo złota, bo to były monety zaszyte w mundury. Czyli to były takie złote monety, które zostały zaszyte przez tych oficerów na wszelki wypadek. Ale wyciągnięto z tego 7 kilo. No i co? Ja Wam tak pokażę. O. Gdzie te 7 kilo się podziało? Wszyscy milczą. Nie wiem, gdzie to poszło gdzieś. Zostało dostarczone hybrydom z kościoła katolickiego. One to mają. Niech teraz po prostu sobie, niech sobie teraz, no, jakby można powiedzieć, niech dociekają patrioci, gdzie się podziało 7 kilo monet złotych z ekshumacji zwłok polskich oficerów w Katyniu. No, proszę bardzo. No więc to są takie szczególiki. Tego jest cała masa. Ja Państwu już tutaj będę chciał podziękować. To będzie wszystko na dzisiaj. Widzę tutaj 24 minuty wychodzę. To i tak dużo. Się nagadałem. Ale dobra, dziękuję. Jeszcze dojdziemy do tego mechanizmu dalszego odnośnie carów. Wrócimy do carów. Jak najbardziej to się dopiero zaczyna z carami właśnie. Co się stało z aktywami zagranicznymi? No, to jest bardzo ciekawe. Ale po prostu chcę Państwu powiedzieć, że po tym filmie mam dwutygodniową przerwę i przez 2 tygodnie będzie filmów. Ale jak wrócę, tam zrobimy. Nawet w plenerze zrobię filmy. No, tutaj się tak zabieram za to, żeby zrobić polskie ślady gigantycznych drzew Edenu, czyli tych łączników światłowodowych, które były w czasach Złotego Wieku. To były inaczej kolumny nieba.
No jak mi się uda to wszystko sfotografować, to Państwu to pokażę, zrobię film, też tam coś powiem, powiedzmy Państwu, no i będziecie mieli materiał filmowy, dowodowy. Także ja dziękuję Państwu za uwagę. Do następnego razu.